Wejdź po naklejki, pośpiech poniża i zawsze gratem na sklep zlomnik.pl. A już niedługo koszulki i nowe plakaty. Powiem wam, że może nie powinienem był tego robić, bo w sumie ten samochód nie pasuje kompletnie do mojego kanału. Jest po prostu bardzo duży, bardzo nowoczesny, ogromny, wspaniały i w dodatku jeszcze marki, którą ja średnio poważam. Ale jak mówi znany mem, nie powinienem był tego robić, ale... To jest definicja mieszanych uczuć. Z jednej strony jest absolutnie wspaniały i rozpieszczający, z drugiej strony nadal jest to BMW. W związku z tym uznałem, że opowiem wam o BMW E66. Siedząc na tylnym siedzeniu najbardziej wypasionej wersji tego samochodu, to jest 760Li V12, importowanej z Japonii, z absolutnie maksymalnym wypasem i największą liczbą gadżetów, jakie można było do tego wozu zamówić. Ktoś sobie taki samochód zamówił w Japonii i musiał się mierzyć nie tylko z tym, że ten wóz był bardzo drogi i trudny w eksploatacji w tamtejszych warunkach, gdzie jest ciasno i ogólnie nie jest to kraj przyjazny do jazdy takim wielkim samochodem, ale musiał się jeszcze mierzyć z reakcjami społecznymi, bo w Japonii posiadanie takiego samochodu, tak ostentacyjnego, po prostu nie jest zbyt dobrze widziane. Ale powiem wam szczerze, że takie samochody są szczególnie trudne do nakręcenia, bo z jednej strony jest tu bardzo dużo rzeczy do pokazania, przepraszam, akurat samolot startuje, a z drugiej strony trzeba to jeszcze wszystko okrasić odpowiednią dawką ignorancji i opowiadania głupot i dyletanctwa, żeby wkurzyć fanów tego modelu, więc to wszystko nie jest takie proste, bo z jednej strony muszę mówić trochę prawdy, na przykład na ten temat, że ten samochód był pokazany w roku 2001, albo że głównym szefem projektu był Krzysztof Bongiel, Chris Bangle, angielski designer mieszkający obecnie we Włoszech, ale z drugiej strony muszę opowiadać też głupoty, żeby fani tego modelu na grupie E65, E66 mogli pisać: ej, ten debil złomnik, zobaczcie, co on nakręcił! I tak to jest ten samochód, który budził największe kontrowersje w gamie BMW. To jest tak, że jak pokazały się pierwsze zdjęcia E65, E66, tutaj ta różnica w tym oznaczeniu tylko wynika z rozstawu osi dłuższego albo krótszego, to ludzie się rzucili, żeby kupować E38, czyli poprzednią generację, bo uznali, że to jest ostatnie prawdziwe BMW. W tym roku mija 23 lata od pokazania BMW E65, E66, więc uznajmy, że jest to już youngtimer. Tak naprawdę ja nie wiem, czym jest youngtimer, nie do końca się orientuję, ale uznaję, że jeżeli samochód jest bardzo rzadki, bardzo drogi, wyjątkowy pod wieloma względami i ma już prawie 25 lat, to chyba można go uznać za youngtimera. To jest samochód, którym BMW w roku 2001 uznało, że zmiecie z planszy Mercedesa W220 S-klasy, który wtedy już miał 3 lata i się szykował do pierwszego liftingu. I w tym momencie wpada BMW, rozumiecie, z czymś takim przerażającym, potwornym, gigantycznym i absolutnie wyprzedzającym swoją epokę w każdym aspekcie. I ludzie robią takie oczy, tak BOOM! E65 w momencie debiutu miało silniki podobnie jak poprzednia generacja, rzędowe szóstki. O Jezus Maria, co się dzieje? Ech, to tak to sobie jest wynająć sobie kierowcę, który... No, przepraszam Państwa. Miało rzędowe szóstki i miało V8-ki i później się też pojawiła wersja V12, 6-litrowa. No i ten 6-litrowy V12 miał tam jakieś 467 koni czy coś takiego, tak dokładnie nie pamiętam ile koni, ale z całą pewnością zapewniał przyspieszenie do setki w 5,5 sekundy i oczywiście prędkość maksymalną 250 km na godzinę, ograniczoną elektronicznie, jak to w tych samochodach zwykle niemieckich bywa. V12 N73 w odróżnieniu od M73 miał po pierwsze bezpośredni wtrysk paliwa. Oczywiście miał też system Valvetronic, Vanos i tak dalej, systemy zmiennego wzniosu zaworów. No i miał dwie wersje pojemności, przy czym BMW dostało tę mniejszą wersję pojemności, to jest 6 litrów, a wersja 6.8 była zarezerwowana dla samochodów marki Rolls-Royce. No i teraz, czy ten silnik jest awaryjny? Z jednej strony nie, ale z drugiej strony mają swoje typowe przypadłości i te przypadłości się właśnie wiążą z tym, że ma bezpośredni wtrysk paliwa. Jego najdelikatniejszą częścią są pompy wysokiego ciśnienia paliwa, które po prostu padają i tego paliwa nie dostarczają. Jeżeli silnik chodzi na zbyt ubogo, to będzie się po prostu przegrzewał, dojdzie do przepalania uszczelki pod głowicą jednej czy drugiej. Natomiast wymiana tych pomp razem z przewodami, sprawdziłem, że ktoś za to zapłacił chyba około 40 tysięcy złotych, bo jedna pompa jest na jedną stronę, druga na drugą,
kosztuje po 7 tysięcy złotych za sztukę. Do tego są przewody, zestaw przewodów wtryskowych około 9 tysięcy złotych za jeden bank. No i do tego jeszcze wtryskiwacze, które też się przy tej okazji wymienia. I razem właśnie wychodzi około 4 dych. Także jeżeli ktoś się boi wydać 4 dychy na serwis po zakupie V12, no to może po prostu nie powinien tego robić, bo są tutaj inne silniki o wiele tańsze w eksploatacji, jak chociażby rzędowa 6.3.0. Z każdym rokiem jest coraz bardziej tak, że ludzie się boją te BMW kupować. One mają strasznie niskie ceny. One są uznawane za samochody, z którymi nie da się dojść do ładu. No bo nie ma co się oszukiwać, że ten wóz w takiej wersji, czy nawet w mniej dopasionej wersji, będzie drogi w utrzymaniu. I kupujemy sobie BMW E65 za 25 tysięcy złotych, bo takie oferty jak najbardziej znajduje. I w nim jest do włożenia kolejne 25, żeby to jakoś wyglądało. I ludzie mówią, o to tak, to się nie opłaca, to nie warto. A moim zdaniem właśnie warto, bo jak się kupi gruchota, a potem się go doprowadzi, to się człowiek cieszy z tego, że coś zrobił, ma jakąś satysfakcję. Ja tak to widzę. Z drugiej strony, kultura pracy tego silnika, kiedy jest w idealnym stanie, tak jak ten ma tylko 113 tysięcy kilometrów przebiegu, jest absolutnie nie do pobicia, więc spróbuję teraz zrobić test z monetą, pozwolicie. Dobra, silnik pracuje, mam 2 zeta i stawiam. I co? I stoi, zobaczcie. Silnik się tak bardzo nie kiwa, że moneta stoi w miejscu i się nie przewraca. Czyli nie kłamali, faktycznie tak jest. Coś nieprawdopodobnego. To BMW jest tak proste, że można je naprawić tymi tutaj dwoma kluczami dołączonymi do zestawu. To jest pewnie 13 i 12, 10 i 8. I tyle nam wystarczy tak naprawdę. A nie, przepraszam bardzo, jest jeszcze płaski śrubokręt. Także w razie potrzeby to wszystko tu jest na miejscu, w idealnym stanie zachowane. Wóz jest z Japonii i zaraz się o tym przekonamy, bo ma tak dużo napisów po japońsku, że już się chyba więcej nie dawało zamieścić. I teraz ktoś powie, jak to z Japonii, kierownica po lewej stronie. No właśnie tak się robi w Japonii. Jak jesteś bardzo bogatym Japończykiem, to nie dość, że kupujesz sobie samochód europejski, to jeszcze z kierownicą po europejskiej stronie. Musisz tam walczyć, jeżdżąc po lewej stronie z kierą po lewej stronie, co nie pasuje jedno do drugiego, bo na przykład po przywieździe na autostradę musisz wysiadać i płacić z drugiej strony jak zwierzę, czy na podjeździe do McDonalda to samo. No ale lans jest nieskończony. Tu jest napis po japońsku. Tu jest napis po japońsku. Tu jest napis po japońsku. Tu jest nieco odpadnięty napis po japońsku, ale jest. Tu jest kolejny napis po japońsku, który jest dokładką po prostu do informacji o bocznych poduszkach powietrznych. I tu jest napisane po japońsku. Tu jest napis po japońsku oznaczający prawdopodobnie radość z jazdy, bo tu jest Freude am Fahren i tu jest napis po japońsku, to też pewnie znaczy na przykład radość z jazdy. Nie wiem, jak jest po japońsku radość z jazdy, zaraz sprawdzę. Napisali mi radość biegnie albo radość z biegania. Także chyba rzeczywiście chodzi o radość z jazdy, chociaż nie wiem, czemu nazwali ją bieganiem, ale u góry jest jeszcze napisane miauczenie. I tu są jeszcze dwie tabliczki po japońsku. Ta jest jakaś taka chyba oryginalna japońska od japońskiego dealera. A tu jest tabliczka, że przy holowaniu trzeba zwalniać hamulec postojowy. I co ciekawe, wersję po hiszpańsku zakleili po prostu plasterkiem z nadrukowanym napisem po japońsku. Także nie za bardzo się postarali. Powiem tak, że postaranie w tym przypadku wystąpiło na 30%. Mam tu zapisaną listę rzeczy, które zadebiutowały w modelu E65, E66. Proszę bardzo, po kolei. Aktywne stabilizatory, które sprawiały, że samochód się w ogóle nie pochyla na zakrętach. Światła kierunkowe, ruszające się lewo, prawo i góra, dół, w zależności od skrętu kół i obciążenia pojazdu. Pierwszy samochód z elektrycznym hamulcem postojowym, z silniczkami hamulca postojowego, które teraz są powszechne i są takim wielkim problemem dla właścicieli samochodów Volkswagen. Pierwszy samochód z sześciobiegową skrzynią automatyczną, pierwszy samochód ze sterownikiem iDrive oczywiście. No właśnie, iDrive. iDrive był kompletną nowością w tym samochodzie i co więcej, BMW 760Li V12 w longu ma ten iDrive powtórzony, który ma tutaj ekran dla każdego fotela osobno, więc mamy trzy ekrany z iDrive'em, bo mamy lewy, prawy i tam centralny. Pierwsze BMW z nawigacją korzystającą z DVD. Jeżeli chodzi o tempomat aktywny, to pierwszym samochodem z tempomatem aktywnym było E38 i widziałem na własne oczy, wprawdzie w muzeum BMW, to się może nie liczy, ale było tam E38 z aktywnym tempomatem, więc ten samochód już nie był pierwszy z aktywnym tempomatem. No i na pewno jeszcze sporo tego by się znalazło, ale w sumie co za różnica, więc chodźmy teraz pooglądać jakieś gadżety, a nie ja stoję i pokazuję samochód z zewnątrz, to bzdura. Spójrzcie, jaki jest idealny stan tych lamp. Mają oczywiście świetlne ringi dla każdej lampy osobny i mają nawet napisaną średnicę tego wewnętrznego elementu, żeby było wiadomo, nie wiem w sumie po co, 70 mm. I jest napisane nawet jaki jest typ żarnika stosowany, D1S.
Natomiast nie zazdroszczę konieczności wymiany tych żarników, bo ostatnio, jak się okazało, nawet w moim Hyundai'u głupim Grandowerze, żeby wymienić D1S-a, trzeba zdjąć zderzak, potem wyciągnąć lampę, odkręcić cztery śrubki, które są kompletnie niedostępne z żadnej strony, więc cała operacja zajmuje pół dnia, żeby wymienić jeden głupi żarnik. Teraz, czy to BMW ma system pneumatyczny typu zawieszenie Air Ride? No więc nie bardzo, to znaczy trochę tak, ale ma przednie zawieszenie normalnie na sprężynach. Jak się tutaj zajrzy, to widać, że tu jest po prostu sprężyna zawieszenia. Natomiast Air Ride jest z tyłu. Zaraz zobaczymy, czy to będzie w ogóle widoczne, bo tutaj z tyłu nie ma sprężyn, są miechy powietrzne. Sprawdźmy, czy to widać. O, widzicie, tu jest miech powietrzny. Taki miech powietrzny można sobie kupić po regeneracji, kosztuje około 2,5 tysiąca złotych, więc nie jest bardzo źle. Ale ciekawe, że nie zrobili całego samochodu na powietrzu jak Mercedes, tylko właśnie jedynie tył. Nawet klamki nie są takie zwykłe, wulgarne. Nie ciągnie się ich tak, tylko ciągnie się je do góry, w ten sposób. Jakoś tak jest tak bardziej elegancko. No i dobrze, siadanie za samym sobą. To jest właściwie formalność w tym samochodzie, no bo to jest wersja z długim rozstawem osi, więc po prostu wsiadam i czuję się absolutnie wspaniale. No dobrze, nie jest to poziom Passata B3, ustalmy, Passat B3 jest absolutnie nie do pobicia, ale ponieważ jest to wersja czteroosobowa, to mam tutaj osobno dla siebie wyprofilowany fotel, przy czym ta wersja czteroosobowa jest taka, że można tak naprawdę podnieść zasadniczo ten centralny element i jakby ktoś się bardzo uparł, to może tu usiąść również i po środku, może też jechać w takiej pozycji, ale biorąc pod uwagę podniesienie tej centralnej części i biorąc pod uwagę szerokość centralnego tunelu, no to jazda w tym miejscu jest po prostu żenadą, więc ustalmy, że jest to wersja czteroosobowa. W ogóle jest to najbardziej wstrząsający podłokietnik, jaki istnieje, bo nie jest to zwykły podłokietnik, to jest całe centrum sterowania wszechświatem. Opuszcza się to w ten sposób i mamy tutaj po pierwsze sterowanie fotelami, podgrzewaniem, poruszaniem tego fotela i mamy oczywiście również iDrive i mamy jeszcze schowek, w którym to schowku znajduje się miejsce na telefon komórkowy, którego akurat nie ma, ale mamy również za tym wszystkim jeszcze lodóweczkę. Jakby tego jeszcze Wam było mało, to tutaj mamy normalnie sobie lodówkę z miejscem na dwie buteleczki. Lodówka działa, podświetla się, można ją włączyć tutaj włącznikiem specjalnym tutaj do włączania, o, jest w tym miejscu. I można sobie tutaj schłodzić dwa szampany i podczas jazdy raczyć się szampanem, dosłownie jak w piosence Sławomira. Ale naprawdę się czuję tu jak w samolocie, patrząc na to, co tu jest w suficie. Bo tu jest regulacja nawiewu, tu jest, powiedzmy sobie, temperatura tego nawiewu, a tu jest siła tego nawiewu. Tutaj można dać maksymalną klimatyzację albo ją całkowicie wyłączyć. Oczywiście drugi pasażer również posiada taki panel nad sobą, a do tego wszystkiego jeszcze mamy panel tutaj z oświetleniem i schowkami. I teraz jest on absolutnie wyjątkowy, ponieważ nie dość, że ma oczywiście z każdej strony światełko włączone osobno, ewentualnie oba range, ewentualnie światełko centralne włączone w ten sposób. Także mamy już trzy światełka, pach, pach, pach. To jeszcze w dodatku tutaj się otwiera klapka i pod tą klapką mamy jeszcze dwa kolejne światełka, które się jeszcze odbijają w lustrze, więc razem się robi cztery. To już razem jest w końcu siedem i w tym momencie możemy sobie w tym lusterku, o, zobaczyć się. Przy czym zrezygnowano już z popularnych kiedyś światełek do czytania gazety w tym miejscu. Jeszcze auta włoskie miały to przez bardzo długi czas, jakieś Alfy 166 czy Lancie Kappy. Tu już tego nie ma, tu już nikt gazety z tyłu nie czytał, mimo że był to rok 2002 czy 2003, to widocznie już uznali, że gazety są passé i w sumie mieli rację, znowu wyprzedzili swoją epokę. Teraz w zależności od tego, jak tym pokrętłem ruszamy, to możemy regulować całe oparcie fotela albo tylko jego fragment. Spójrzcie teraz, co się będzie działo, kiedy poruszę pokrętłem w jeden charakterystyczny sposób, czyli do siebie. Wtedy jedzie nam całość, prawda? Widać, że jedzie nam całość. Ale kiedy poruszę pokrętłem w inny sposób, popchnę je przed siebie, albo bardziej w stronę kierowcy, to wtedy będzie się łamała tylko ta górna część fotela, patrzcie. Tak jakby się schylał ten fotel. Ale to wciąż nie koniec, bo jeszcze oczywiście jest regulacja zagłówka elektryczna. Proszę bardzo, pach. I proszę bardzo, cyk. To jest takie BMW anty-BMW, bo BMW się głównie kojarzy z samochodami bardzo szybkimi do agresywnej jazdy. Ja wiem, że to skojarzenie to nie jest to skojarzenie, którego by producent oczekiwał, ale tak po prostu jest, sorry. A tymczasem to jest BMW, którym można jechać bardzo wolno i się delektować jazdą, zwłaszcza na tych absolutnie wyjątkowych i wspaniałych fotelach. To, że one są jednocześnie miękkie, ale i sprężyste. To nie jest tak, że się zapadamy w takie poduszki bezsensowne i po prostu w nich leżymy. Także te fotele trzymają jeszcze moje ciało, to jest też fantastyczne. Także jeżeli chodzi o luksus, to chyba BMW sobie dało radę z tym samochodem.
Być może po prostu był trochę zbyt kontrowersyjny, być może był trochę zbyt szokujący dla odbiorców wówczas, ale ja bym powiedział, że to jest tak, że fajnie, że BMW wyprzedziło swoją epokę, bo tak naprawdę przecież samochody i tak poszły w tym kierunku, i tak poszły w kierunku agresywnego designu, i tak poszły w kierunku bardzo dużej ilości wyposażenia, i tak poszły w kierunku elektroniki, i tak poszły w kierunku przegięcia, że tak powiem. Więc po prostu BMW E65, E66 antycypowało ten trend o kilka lat. I za to się w sumie BMW należy jakiś tam respekt. Regulacja fotela jest tutaj, dzięki czemu można ją prowadzić również podczas jazdy. Wybiera się tylko, którą część fotela sobie chcemy regulować. Tę część siedziska, czy oparcie, czy może zagłówek. I tym pokrętełkiem wtedy sobie regulujemy. Ja teraz spróbuję sobie wydłużyć siedzisko. Zobaczymy, czy dam sobie z tym radę. Bardzo intuicyjne. W przeciwieństwie do systemu iDrive, który wkrótce po premierze zaczął być krytykowany właśnie za to, że był bardzo skomplikowany i że tym pokrętłem można było wykonać mnóstwo dziwnych ruchów, bo ono się rusza i tak lewo-prawo, i tak góra-dół, i się obraca, i można je wciskać. I każda z tych czynności ma jakieś swoje przełożenie na to, co się dzieje na ekranie, ale tutaj się steruje tak naprawdę wszystkim z tego miejsca. Jak na przykład chcemy sobie włączyć klimatyzację, no to przesuwamy w lewo pokrętło iDrive. I nam się pokazuje wtedy regulacja klimatyzacji, dajemy sobie back i nam przechodzi wtedy tutaj do możliwości regulacji czy temperatury, czy stref nadmuchu. Po prawej stronie będziemy mieli nawigację, która raczej nie będzie działała, pokazuje nam ocean, Pacyfik i pokazuje nam prefekturę Kanto, miasto Kanto w prefekturze Chiba w Japonii. Nie bardzo wiem, czy da się coś z tym zrobić. Nie da się. Mamy Japonię, mamy Sakura, Narita, Itako. Zobaczymy, co się stanie, jak wcisnę. Search. Wpiszmy na przykład adres. I adres ogranicza się nam się do wysp japońskich, czyli możemy tylko zobaczyć sobie prefektury japońskie. Tohoku, Hokuriku, Kanto, Chubu, Kinki. Jest taka prefektura Kinki? Kinki! Ilość manetek za kierownicą wynosi 3, czyli jest to liczba, a nie ilość, idioto, bo tutaj jest sterowanie kierunkowskazami i w sumie do czego służą te guziki, to tak do końca nie wiem. Chyba zaraz będę musiał to sprawdzić. Tu jest do sterowania tempomatem. Jest po prostu tutaj włącznik tempomatu i ustawienie prędkości i wyłącznik tempomatu, jak się wciśnie, to się wyłączy. Z tej strony jest po prostu sterowanie wycieraczkami, a czwarta manetka jest to również po prostu zmiana kierunku jazdy, czyli wybierak od skrzyni automatycznej. Dobra, te guziki to po prostu zmieniają ustawienie komputera pokładowego, wciskam to i się zmienia na przykład mi z poziomu paliwa na zasięg. No i te guziki oczywiście służą nam do zmiany biegu podczas jazdy, do sterowania ręcznego skrzynią automatyczną. Również nie wiem, co robi SMD i również nie wiem, co robi ten przycisk tutaj. Naciskałem go i nie robił nic. Ale mamy elektryczną regulację kolumny kierowniczej i mamy grzanie kierownicy. Oczywiście odpalanie jest bezkluczykowe, ale pozostawiono miejsce na włożenie kluczyka, w tym miejscu się go wkłada i wtedy on się teoretycznie chyba ładuje, tak mi się wydaje. A tu jest gadżet, który mnie zaskoczył na maksa. Wysuwana klawiatura telefonu, uważajcie. Przy czym normalnie ten telefon byłby w tej szufladzie. Jest nawet na niego miejsce, ale akurat go nie ma. Uchwyty na kubki wyglądają jak bulaje w jachcie, można je odsunąć. O, ale kiedy nie masz żadnego kubka, to żeby nie raziło twojej estetyki w tym miejscu takie parę takich czarnych otworów, to się po prostu je zasuwa srebrnymi żaluzyjkami. No i zmieniarka płyt. Wtedy to było bardzo modne, żeby mieć zmieniarkę płyt, a jeszcze bardziej modne było, żeby coś się z czegoś wysuwało i otwierało. Więc oczywiście BMW nie mogło odpuścić takiej okazji i zrobiło wysuwaną tackę do zmieniarki. Patrz. Tu jest magazyn na 8 płyt, można go sobie wyciągnąć, załadować płytami i wepchnąć z powrotem. Jest napisane push, robimy sobie push i zaraz się zamknie również klapka, uwaga. Dziękuję. Tu się pokazuje średnia prędkość, przebieg, spalanie chwilowe, spalanie średnie 16,5, bardzo dobre w sumie w tym samochodzie przy takiej masie i tym silniku ogromnym 6-litrowym, bardzo dobre spalanie. No i znowu prędkość, także komputer pokładowy jest dosyć prosty, zegary też są dosyć proste. Jak widać, nie ma normalnego wskaźnika poziomu paliwa, nie ma normalnego wskaźnika również temperatury wody. Wszystko, co potrzeba, się po prostu w razie czego wyświetli na wyświetlaczu i tyle. Także zminimalizowali to możliwie do minimum. Zminimalizowali do minimum, ale świetnie powiedziałeś, złomnik, w ogóle brawo.
Znalazłem chyba maksymalnie JDM-owy gadżet tutaj. To jest jakiś dziwny przewód, taka końcówka do zasilania czegoś bardzo japońskiego z opisem po japońsku, cholera wie do czego to jest, ale po prostu JDM aż wylewa, a jest nawet na to specjalne tutaj miejsce, o, do upchania tego. O, i tym sposobem się tutaj to chowa, a to jest po prostu blokowanie otwierania bagażnika, żeby nie można go było otworzyć z zewnątrz. Bagażnik jest bagażnik, bez szału, bo oczywiście musiała się zmieścić tam z tyłu lodówka, więc o żadnej kładzionej kanapie nie ma mowy. Tutaj jest po prostu miejsce na zmieniarkę, tu jest sterowanie zmieniarką i twardym dyskiem do nawigacji. Tu jest też DVD CD Changer, czyli do zmiany płyt DVD w nawigacji tej japońskiej. A tu jest po prostu skrzynka bezpieczników po prostu. Jeszcze raz powiem po prostu, to wyłączy ten film po prostu. No i niezły sztos jak na wczesne lata 2000, czyli elektryczne zamykanie bagażnika. Jeden z wielu silniczków elektrycznych w tym samochodzie zamyka nam bagażnik. Tu chyba jest ten silniczek umieszczony, a przynajmniej jest do niego przewód do obracania piór wycieraczek co jakiś czas. Chyba to w ten sposób działa, że tu w środku jest ośka i ta ośka co jakiś czas robi tak blub, blub, blub. Zobaczcie, jaką wielkość ma lusterko wsteczne, jaką ma grubość niesamowitą i jeszcze pod tym lusterkiem się znajduje jakaś taka czerwona bombka mała, która do końca nie wiem do czego służy, jakiś czujnik podczerwieni czy coś takiego, może, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale jest naprawdę przegigantyczne, co oczywiście nie zmienia faktu, że w tylnym lusterku za wiele nie widać, auto nie ma kamery cofania, ma przednie i tylne czujniki, ale kamery cofania wtedy jeszcze nie stosowano. Niesamowite jest to, że jak ja siedzę w tym samochodzie i on jest nawet wyłączony, parę minut temu go wyłączyłem, to on co jakiś czas wykonuje jeszcze jakiś taki dźwięk typu brrrt, brrrt, jakby coś zamykał, coś odłączał i ja do końca nie wiem o co w tym chodzi i to mnie niepokoi, bo ja, jak to mówią, lubię mieć kontrolę nad samochodem, a w tym przypadku tego auta tej kontroli do końca nie mam, ono coś robi, ale ja nie bardzo wiem co. No ale nie mogę wam nie pokazać soft close'a, bo jest to jeden z ładniejszych jakie znam, zobaczcie jak to kulturalnie działa. W ogóle ten tak zwany soft close przekształcił się w pewne słowo, którego używają regularnie w ogłoszeniach handlarze i jest to słowo dociągi. Jak się wejdzie na ogłoszenia z tymi samochodami, to jest w nich na przykład napisane full dociągi hood pano i pano oznacza dach panoramiczny, dociągi oznacza dociąganie drzwi, full oznacza pełne wyposażenie, a hood oznacza head up display, czyli wyświetlacz przezierny, którego w tym samochodzie w sumie nie ma, bo go w nich w ogóle jeszcze nie było, ale to nie przeszkadza handlarzowi napisać co w ogłoszeniu, bo i tak nikt nie wie co to znaczy. Ogólnie w środku silnika nie słychać w ogóle. Czuję się jakbym jechał samochodem elektrycznym. Odizolowanie od otoczenia jest absolutnie 100%. Co więcej, jadąc tym samochodem teraz z małą prędkością, czuję się strasznie dziwnie, bo normalnie kiedy jadę w ten sposób samochodem i nagrywam film, to muszę przekrzykiwać jakiś hałas silnika, czy szum opon, czy szum wiatru, czy coś takiego. To jest normalne w samochodach jak jeżdżę. A teraz jadę z tym autem 40 czy 30 na godzinę i w środku jest taka przerażająca cisza. Jest taka cisza, jakbym siedział we własnym mieszkaniu z zamkniętymi oknami w nocy i to jest taka deprywacja sensoryczna, aż że nie masz normalnie żadnych dźwięków z zewnątrz, które by cię rozpraszały. Siedzisz po prostu w kompletnej ciszy, tylko słyszysz swój własny głos. I on nie tylko brzmi jak samochód elektryczny, ale też jedzie jak samochód elektryczny. To znaczy wciskam ten gaz i niezależnie od prędkości, niezależnie od obrotów, samochód przyspiesza w dokładnie taki sam sposób. Rozumiem, że dokładnie to właśnie było założenie konstruktorów, żeby stworzyć samochód, który będzie dynamiczny w taki sam sposób, niezależnie od prędkości i obrotów silnika i dlatego zrobili tutaj 6 litrów pojemności, no bo nie ma zastępstwa dla pojemności. Jeździłem często samochodami typu hot hatch, które wydawały się, czy też były bardzo szybkie, ale ta szybkość osiągana była z dużym wysiłkiem. To znaczy widać było, że ten wóz się naprawdę musi strasznie namęczyć, żeby tę prędkość osiągnąć i on to robi. Ten wysiłek jest wkładany i auto jest bardzo szybkie, ale do tego był ryk, do tego był huk, do tego był gwizd, świst i wibracje i dygotanie. A w tym samochodzie wygląda jakby on w ogóle nie musiał ponosić żadnego wysiłku, żeby przyspieszyć. To jest niesamowite, bo ja jadę nim dosyć wolno, bardzo delikatnie naciskam gaz, ale jak tylko nacisnę mocniej gaz, czyli jakby zadam mu wyższą prędkość, to on tę wyższą prędkość natychmiastowo osiąga, bez żadnego dźwięku, bez żadnego zawahania, bez niczego. Jest to naprawdę dosyć przerażające, również podobnie jak ta cisza w środku. Trochę są denerwujące te kierunkowskazy, które... Patryk Mikiciuk do mnie dzwoni. Dobrze, jest obwodnica Warszawy. Tutaj można osiągać prędkość nawet 120 km na godzinę. Więc spróbujmy.
Okej, to jest Paka 20, nawet nie wiem, kiedy ją osiągnąłem. Myślę, że ten samochód jedzie 200 na godzinę w ten taki sposób, że ja bym nawet tego nie zauważył. Z jednej strony to budzi mój zachwyt, że tak ktoś się postarał, jest to wyciszenie, jest to wszystko, ale z drugiej strony to jest przerażające, no bo ten wóz jest takim dwuponadtonowym pociskiem, gdzie się wciska gaz i on robi dwie paki. No to jak tym samochodem siebie czy kogoś nie zabić? No ja mam ten właśnie problem, taki trochę moralny w tym przypadku, że to nie jest dobry samochód do jeżdżenia. Z jednej strony do miasta się za bardzo nie nadaje, no bo jest ogromny, bardzo dużo po mieście pali, się po prostu męczy ten silnik V12 w ruchu miejskim. A z drugiej strony na trasie, no to bardzo łatwo jest osiągać prędkość powyżej dozwolonej. I oczywiście można też spowodować groźny wypadek. Ja bym się na przykład bał tym samochodem jechać dwie paki, bo bałbym się, nawet w Niemczech, gdzie to jest dozwolone, że nie będę miał tak szybkiej reakcji, żeby zdążyć zareagować w razie, gdyby mi, nie wiem, bus wjechał przede mnie na lewy pas. Szczerze powiem, że zjechałem na prawy pas, zwolniłem do 100 na godzinę i teraz się czuję jakoś tak lepiej. Jakoś mi jest tak teraz przyjemniej wewnętrznie, bezpieczniej, że nie muszę tym pędzić, bo to już jest ten poziom samochodu, gdzie już nie trzeba się popisywać, już nie trzeba pokazywać, że jest się najszybszym. Wszyscy widzą, że masz wielkie V12, w związku z tym nawet jak jedziesz wolno, mogą cię tmoknąć pod ogonek. Dla takich wozów powinny być specjalne drogi, bo jak się jeździ po tych normalnych drogach, to i tak co i raz jakaś przebudowa, jakiś pył, brud, kałuże, progi zwalniające, obecność innych brzydkich, brudnych samochodów. To wszystko jest po prostu nielicujące z godnością tego pojazdu. Powinny być specjalne, płatne drogi premium, albo nie, bezpłatne, bo dla bogatych wszystko musi być bezpłatne albo tańsze. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, że jak coś jest dla bogatych, to zazwyczaj jest bezpłatne albo bardzo tanie, a dla biednych jest bardzo drogie. Więc powinny być specjalne tylko dla osób z certyfikatem osoby bardzo bogatej, specjalne drogi, po których można jeździć tymi wspaniałymi samochodami. One byłyby takie czyste, puste. I to już w sumie wszystko o BMW E66 760 Li V12. Nie mam dla niego ciepłego słowa na koniec, ponieważ jest to pomnik motoryzacyjnej bezczelności i zuchwałości. Jest to coś zrobione przez firmę bardzo bogatą, dla ludzi bardzo bogatych, czego ja mogłem posmakować, ale nigdy nie będę mógł tego posiadać. Po prostu to nie jest dla mnie. Bo żeby być człowiekiem bardzo bogatym, trzeba przede wszystkim nie mieć w ogóle moralności, być człowiekiem skrajnie amoralnym, ponieważ samo w sobie bycie bogatym już jest amoralne i wyróżnianie się jeszcze i podkreślanie swojej zamożności za pomocą samochodów, domów, samolotów, jachtów i tak dalej jest jeszcze bardziej amoralne w świecie tak dużych nierówności społecznych, w jakim żyjemy. Także sorry, ale nie, sorry, ale do widzenia, nara, sayonara, auf Wiedersehen, Zbigniew Łomnik, sklep.zlomnik.pl, kupcie sobie coś ode mnie, to wtedy będę bogatszy.